szkole należy robić coś po to, żeby nie być zdanym tylko wyłącznie na szkołę. Bo gdyby się było zdanym tylko wyłącznie na szkołę, to można by było zwariować. Wyszliśmy ze szkoły i podpatrując to i owo od wielu różnych fundacji i stowarzyszeń zaczęliśmy budować własny zespół narzędzi. Idea działania międzyrówieśniczego to taka absolutna podstawa tego, co robimy. Tego, że uczymy się, podpatrujemy, ale potem uczymy się tego nawzajem od siebie. To tak naprawdę wyposaża młodych w największy zasób kompetencji, największy zasób wiedzy. Mamy tutaj fantastyczną młodzież. I to jest młodzież, która jest fantastyczna, gdy tylko jej się pozwoli być. Gdy da się jej pole działania, gdy otworzy się jej możliwości, żeby mogła sama tworzyć, sama budować, sama organizować, sama zarządzać swoją pracą. Się nauczyła. Ja przede wszystkim chciałbym, żeby oni jako młodzi ludzie się nie bali. Nie bali się absolutnie niczego, czego człowiek z małej miejscowości może się bać. Żeby poczuli, że mają wpływ na rzeczywistość, w której żyją, żeby poczuli, że mają wpływ na swoje własne życie.